Ale jak już wspomnieliśmy, że jesteście razem, to nie mogę zapytać o to, jak się poznaliście na przykład i jak wam się układa. No widzisz, do tego przyczynił się i konkurs Mistera, i Taniec z Gwiazdami, bo na trzeci odcinek, czyli ćwierćfinałowy, zostali zaproszeni misterzy jako goście. No i wtedy właśnie się poznaliśmy. W momencie, kiedy odpadłam, uznałam, że przyniósł mi pecha, ale jednak nie przyniósł mi pecha, bo poznałam miłość swojego życia. Miłość, ale już myślicie o zaręczynach albo o czymś więcej? Nie, jestem zaskoczona tym oscypkiem, o którym dzisiaj powiem. Właśnie, bo Mateusz wspomniał, że o oscypku będzie pierścionek zaręczynowy. Tak, także będę jak najdłużej omijać gór i oscypków, także mam nadzieję, że mu się nie spieszy, chociaż jak wyjdzie, to wyjdzie. Ale to jest dość odważne, co powiedziałeś, że to jest miłość twojego życia. Nie sądzisz? Wiesz co, może i odważne, ale myślę, że 19 lat to już jest taki wiek, gdzie można szukać miłości, z którą chce być się długo. Nie muszą to być zaręczyny, ślub i tak dalej, ale wydaje mi się, że też im dłużej się znamy, im dłużej się będziemy poznawać, tym lepiej będzie w przyszłości.